To nie możemy stracić. W programie Młody Śląsk prezentacje moimi gośćmi będą tacy właśnie ludzie tworzący tu, na Śląsku. Piosenkarze, muzycy, filmowcy i poeci. Warto, abyśmy poznali ich już teraz. Posłuchali tego, co mają do powiedzenia. Audycja Młody Śląsk prezentacje, czwartek, godzina 22. Zapraszam, Marcin Wroński. Marcin Wroński, witam ze studia Radia Piekara. Dziś trzecia audycja z cyklu Młody Śląsk prezentacje. Będziemy rozmawiać o poezji tworzonej po śląsku. I nie tylko. Moim gościem jest dzisiaj Karol Gwóźdź, Siemianowic. Dobry wieczór Państwu. Ostatnio gośćmi naszej audycji też byli poeci, maturzyści. Ty jesteś o rok młodszy. Tak, zgadza się. Matura przed rok. Czekamy. Jak nastroje? No, w sumie teraz na dzień dzisiejszy nie wiem, jak to będzie, ale mam nadzieję, jestem optymistą i myślę, że wszystko będzie okej, jeśli chodzi o maturę. Porozmawiajmy więc o twojej twórczości. Poezja po śląsku. Skąd ten pomysł? Skąd pomysł pisania po śląsku? Tak. No, na takie pytanie, no to taka prosta odpowiedź. No przede wszystkim w mojej rodzinie przede wszystkim nigdy się nie mówiło po polsku, zawsze się gadało po śląsku. Stąd też takie... No, takie przywiązanie właśnie, żeby zawsze pisać po śląsku. W ogóle znajomi się też zawsze... Nie zwracają już w sumie zbytniej uwagi, jeżeli przez internet z kimś na już popularnym bardzo gadu-gadu, też zawsze piszę po śląsku, SMS-y albo przez telefon też zawsze godzą po śląsku, no także no, stąd też pisanie po śląsku, tworzenie właśnie wierszy właśnie w tym śląskim języku, no jakby zaczął coś pisać albo w ogóle, no przede wszystkim coś by zaczął tworzyć w języku polskim, to by już było naprawdę Karol Gwóźdź. Pisanie po polsku, no to jest coś naprawdę coś dziwnego. Czyli tworzenie po śląsku jest jakby dać się naturalne. Naturalne, tak, bo to jest mój ojczysty język. Język śląski jest tym ojczystym językiem i stąd też właśnie pisanie po śląsku, a nie w innym języku. Skąd w takim razie czerpiesz inspirację, pomysły? No to zależy, to jest chwila, bo to jest naprawdę, to jest sprawa takiego natchnienia akurat. To jest, tak już powiedziałem, chwila, no. Czasami inspiracją może być tak, w dzisiejszych wierszach będzie zaprezentowany list bezdomnego. Czasami jest, może być właśnie sprawy właśnie bezdomnych albo inne jakieś sprawy codzienne. Jakieś. Przede wszystkim to moje wiersze opisują życie codzienne, szare życie codzienne. Posłuchajmy może jednego z tych wierszy. Puste dźwięki serca płyną tam, kaj zawsze, w odległe stare godziny i pewnie zaś nie wrócą. Tam przy wspomnieniach ustaną, dali znosić to byda, jak w każdą noc, każdy poranek całkiem są samotne. Jak co wieczerzo kapka srebrne łzy po policzku do tyju mi wpadnie. I nikt nie zwróci uwagi, bo chcą, ale kogo to obchodzi? Puste dźwięki serca. Skąd taki tytuł? Akurat ten wiersz akurat jest bez tytułu, tak się zaczynał pierwszy wers. To jest akurat biały wiersz i... No nie wiem, akurat wiersz bez nazwy. Skąd akurat taki pomysł na taki wiersz? Nie wiem. Akurat opisane w nim jest samotność, sprawa samotności. Tak mi się wydaje, że akurat każdy człowiek w życiu ma chwilę samotności. No i właśnie o tym chciałem napisać w tym wierszu. No, muszę powiedzieć, że oddałeś jakby to uczucie bardzo jakby przejmujące, obrazowo. Tak? No to nie wiedziałem. Starał się być oryginalny, że tak powiem. Posłuchajmy zatem kolejnego z wierszy. List bezdomnego. Chciałby zbić się wysoko, tak, by być bliżej nieba. Być niezależnym od nikogo, nie prosić łusznita chleba. Żyć spokojnie jak liść na drzewie, nie czuć bólu i cierpienia. Być wolnym jak ptok na niebie, krzywdzie raus, do widzenia. Z wierchu patrzeć na ten okrutny świat. Kaj nienawiść rządzi i są wojny. Zapomnieć zło zdoby się tysiącach lot. Iść tam, kaj żywot spokojny.
To jest ten zwierz, o którym wspominałeś wcześniej. Ja zgadzam się, no to jest zwierz akurat o bezdomnym. Skąd inspirację pewnie zapytasz? Standardowo. No, akurat tak jak już wcześniej wspomniałem na samym początku programu, że przede wszystkim staram się być oryginalny i nie trzymać się jakichś oryginalnych schematów, tak jak często współcześni, a przede wszystkim właśnie młodzi ludzie, młodzi poeci staram się opisywać, no i pisać wiersze to opisywać właśnie miłość, czy jakieś takie oklepane już schematy. Ja staram się jakoś być taki oryginalny, właśnie niestandardowy i staram się pisać o życiu codziennym. No a skąd akurat wiersz o bezdomnym? Akurat w życiu zdarzyła mi się taka sytuacja, że przechodząc obok bezdomnego, zauważyłem, że jedno państwo przede mną, no i na pewno nie było to biedne państwo, to szło od razu poznać. Po prostu scena po prostu wydała mi się bardzo śmieszna, bo to państwo akurat stanęło koło tego bezdomnego, popatrzało się, uśmiechnęło się i sobie poszło dalej. No, akurat postarałem się w tym momencie wczuć w życie, jak w ta skóra tego bezdomnego, no i może stąd właśnie pomysł na napisanie takiego wiersza. Tak, no tutaj z jednym się z tobą nie zgodził. Na pewno wielu poetów, młodych poetów też jakby odczuwa tą codzienność właśnie, nie znaczy, tylko te wysokie, tak. Prawda, różne uczucia i tak dalej. Nie. Chociaż te uczucia też są codziennością. Jakby, no też, to nie da się ukryć. Dokładnie, ale niemniej jednak ta jakby sytuacja, z której zrodził się ten wiersz, jest bardzo ciekawa. Tutaj muszę powiedzieć, że w twoich wierszach tak dominuje, prawie w tych dwóch zobaczymy, jak będzie dalej, nie zdradzamy na razie, ale dominuje pewien smutek, taka melancholia. No tak, no dość sporo ludzi mówi mi do zarzucenia, że akurat jak już pisze, to akurat pisze monotonnie, smutnie, melancholijnie. No jakoś tak jest już mój styl, no, staram się właśnie w taki sposób pisać. Tak już na samym początku powiedziałem, nie trzymać jakiegoś schematu tak dokładnie, żeby pisać przez cały czas tak. No nie, jakoś staram się pisać różnie, no i jak opisuję życie codzienne, no to staram się to akurat opisywać w sposób melancholijny. Nie wiem, może w ten sposób... Taki refleksyjny trochę. No też refleksyjny, może akurat, nie wiem, wydaje mi się ciekawszy ten sposób opisywania, pisania tych wierszy w ogóle. Posłuchajmy zatem kolejnego. Odszedł. Latarnie zgosły. Wiatr ucichł. Psy już nie szczekoły. Świat zasnął. Ciemna jasność tak nagle wejrzała na niego z powagą i doła do spokopienia. Odchodzi w inną stronę, bardziej spokojno. Kajż materloki się furgają i stresu nie ma. Ukojenie jedynie. Tam dynga jest wieczno i zielone pola. Ptoki śpiewają, trwanie wiekuiste. Łotrzów kraina z wiecznością się nazywa. Tutaj, kiedy słuchaliśmy wiersza o bezdomnym, opowiedziałaś o konkretnej sytuacji, w związku z którą powstał ten wiersz. Czy ten ostatni z wierszy, który słuchaliśmy, też ma taką sytuację? Otrzuł. Tak. Tutaj muszę dość akurat osobiście i smutnie powiedzieć, że wiersz właśnie powstał kiedyś. Kiedyś po prostu pewnego wieczoru odczułem taką, może nawet niechęć, ale potrzeba po prostu wyjścia na szpacer. No musiałem się wyjść, przespacerować. No, ja akurat w pewnym momencie odczułem taką możliwość, a nawet potrzeba właśnie, tak już powiedziałem, że napisać, jak to jest po prostu, jak wyglądają sprawy, kiedy po prostu ktoś umarł. Jak to wygląda właśnie te sprawy w rodzinie, jak to opłakiwane jest zmarły człowiek. Akurat wróciłem ze spaceru przez całą noc praktycznie nie swoje, bo miałem takie zadanie, powiedziałem, że muszę taki wiersz napisać. Powiedziałem, że napiszę i napisałem, co prawda jest wiersz biały, napisałem go. Poszło jak spać, rano się budza, dojechał do przeczytania to ojcu. Ojciec się tak uśmiechnął go, no niemożliwe, że ty żeś napisał go, no naprawdę bardzo fajnie. Minęło 24 godziny, no i zmarł mi ojciec. No muszę powiedzieć, że jest to sytuacja chyba niecodzienna i trudna. No zgadza się.
coś chyba musiało w tym być. No chyba ja. Posłuchajmy zatem kolejnego z wierszy. Łona. Tak nagle na drodze stanęła. Nie słuchała już żadnego. Swój wzrok wlepiała w niego. W dusza bez łoczy się wtopiła. Bez piekne ślepiaste małe. Bez słów wołała na marne. Łostoń przyjmie na życie całe. Mówiłeś o opisywaniu uczuć, że czasami starasz się od tego odbiegać, ale jednak twoje wiersze mówią o uczuciach. Ostatni z wierszy o tym mówił, przedostatni też, chociaż były to uczucia innego rodzaju, myślę, bardziej smutku. Ja, zgadza się, Genau. Teraz akurat wszyscy zauważyli, że jest jeden wiersz o miłości. No właśnie. No, akurat postanowiłem napisać jeden wiersz, tak do sprawdzenia. Ciekawe, jak mi to wyjdzie, no. Nie wiem, to daje pod opinia słuchaczy. Ciekawe, czy mówisz, no napisałeś, opublikowałeś. Dzisiaj akurat w radiu tutaj mieliśmy okazję posłuchać. No i zobaczymy, czy się ludziom spodobał. W takim razie teraz trochę muzyki, wrócimy do Państwa po przerwie. Różne plany w głowie mąż, co na świecie teraz gości, ta odpowiedź dobrze znosz. Ale od nas to zależy, gdzie tak dalej musi być. Może dzisiaj rozjaśnić życia dni. Spróbujmy razem pokochać życie, każdy poranek nocą o świcie. Gdy gasną światła, czuwać ją trzeba, bo przecież takie krótkie jest życie. Dzielmy uśmiechem siebie wzajemnie i dobrym słowem kere jak inne. Mogą nam pomóc, kiedy są szczere. Do szczęścia trzeba nam tak niewiele. Dookoła widzisz, warto zmieniać świat. Jak ktoś powie, nie ta szkoła, to nie godej, nie masz szans. Ktoś ci powie, starodata, dziś inaczej trzeba żyć. Możesz kochać i zawsze pięknym być. Spróbujmy razem pokochać życie, każdy poranek nocą o świcie. Gdy gasną światła, czuwać nam trzeba. To przecież takie krótkie jest życie. Dzielmy uśmiechem siebie wzajemnie i dobrym słowem kere jak inne. Mogą nam pomóc, kiedy są szczere. Do szczęścia trzeba nam tak niewiele. Spróbujmy razem pokochać życie. Marcin Wroński, Młody Śląsk, prezentację. Witamy Państwa po przerwie. W naszym studiu rozmawiamy o poezji tworzonej po śląsku. Moim gościem jest dzisiaj Karol Gwóźdź z Siemianowic, młody poeta.
Przed przerwą mieliśmy okazję posłuchać kilku z twoich wierszy. Powiedz, sama pisownia. Wiadomo, że no, język śląski, Góra Śląska, nie ma jakby ustalonej tej pisowni. No tak, no nie, czy to nie utrudnia ci tworzenia? Znaczy, no to fakt. Język śląski nie został jeszcze skodyfikowany. To fakt. Ciężkie zadanie przed nami, Ślązakami. No, jakoś tak muszę przyznać, że na początku, może na samym początku, tak jak jeszcze byłem, nie ukrywam, jak jeszcze byłem bajtlem, to wtedy może jeszcze miałem problem z zapisem, ale takimi trudniejszymi wyrazami. Ale oczywiście nie miałem żadnego wątpliwości, że po śląsku to na pewno w śląskich pisowni na pewno nie używa się polskich en i on. Także, ale nie wiem, jakoś osobiście nie mam z tym żadnego problemu. Pamiętasz jakiś taki wyraz lub wyrazy, które no, miałeś z nimi trudność? Akurat się nie ma teraz wspomnieć, akurat czy był jakiś taki wyraz. W twoich wierszach, tak jak mówiliśmy wcześniej, dominuje pewnego rodzaju smutek, ale chyba jest też tak, że ta poezja czy twórczość pozwala w jakiś sposób też iść przez życie, pomaga w tym. To znaczy, no, akurat twórczość, pisanie wierszy w moim przypadku to jest taka odskocznia, to jest taki dodatek w życiu, bo wiadomo, wszyscy znajomi to, wszyscy wiedzą, że w życiu zajmuję się przede wszystkim czymś innym, a o czym to będziemy gadać, mam nadzieję, już za momencik, także ta niespodzianka do słuchaczy. No ale, tak jak powiedziałem, wierszy to jest taką mała odskocznia w życiu. Tak mi się wydaje, że każdy w ogóle człowiek potrzebuje jakiejś takiej trochę refleksji, trochę spokoju, właśnie troszkę poezji, także... Posłuchajmy zatem jeszcze jednego z twoich wierszy. Modlitwa. Otocz mnie, Ojcze, swą opatrznością boską i daj siła w przetrwaniu codziennych trudności. Pozwól mi cieszyć się twą miłością i prowadź bez życia w ludzkiej godności. Spraw, co bych chleba powszedniego dycki mion i bych nie zgańbiał swojej śląskości. Wiersz modlitwa, więc też pewne odniesienie do wiary. No tak, zgadza się. Akurat no, wielu ludzi gada, że śląski naród to jest naród przede wszystkim też wierzący chrześcijański. Chociaż to fakt, że nie wszyscy, no ale akurat większość to na pewno. Tak samo ja jestem człowiekiem wierzącym chrześcijaninem, katolikiem. Akurat tak postanowiłem właśnie z tego napisać wiersz właśnie odnoszący się w głównej mierze do Boga. Taką moja prywatna modlitwa. Wiadomo, chciałem właśnie opisać jakąś taką modlitwę, taką typowo śląską modlitwę napisać, no i... No myślę, że w ten sposób ci się udało. No, chyba ja. Tak jak już tutaj wspomnieliśmy, trochę tajemniczo i enigmatycznie, nie tylko wiersze tworzysz, chociaż myślę, że część naszych słuchaczy będzie właśnie dość zaskoczona, bo no, to, co tworzysz, nie łączy się jakby bezpośrednio z tą poezją śląską, bo jest to, z tego co wiem, muzyka i to muzyka techno. No, zgadza się. Dwa różne światy. Może opowiesz coś o tej muzyce? To jaki znaczy, to rodzaj? To znaczy, no, jestem DJ-em. Używam ksywki DJ Nail, tak jakby ktoś tak chciał wiedzieć do ciekawych. Jaką muzyka? No przede wszystkim no, muzyka techno, a dokładniej to jest to generalna muzyka elektro, czyli totalnie elektroniczne dźwięki, schematy komputerowe, syntezatory i te sprawy. Także to jest to, co w głównej mierze mnie rajcuje. I tworzenie też takiej muzyki. To chyba czy czerpiesz jakby inspirację i do poezji, i do muzyki z tego samego źródła? No chyba nie. Źródła są i do poezji osobnej, i do muzyki. A motywy, inspiracje, czego używasz? W muzyce? Tak. Znaczy, osobiście akurat nie wiem, może nie każdy, jak jacyś producenci może by powiedzieli, że też mają jakieś źródła inspiracji, chociaż ja osobiście nie nazwałbym ich tworzeniem muzyki, żeby brać jakieś inspiracje do tworzenia muzyki techno akurat. Tutaj również powiemy, że przy podkładem do wierszy był utwór, który stworzyłeś. Ja, zgadza się, no bo... Utwór Bytkowianin. To znaczy, utwór to jest sprostuję, to jest w ten sposób, że jako DJ grom w klubach muzycznych grom muzyka elektro,
ale jako producent też tworzę muzykę i tworzę trzy gatunki muzyki. Tworzę muzykę elektro, właśnie pod ksywką Nail. Tworzę też muzykę bardzo ostro, to już dla bardzo wtajemniczonych, muzyka szranc i to jest, wtedy używam ksywki Kuklok, też bardzo odnośnie do śląskiego języka. No, po prostu w ten sposób też stawić się w jakiś sposób patriotą. No i oczywiście muzyka bardzo spokojna, bardzo, no, i to jest dokładnie ten gatunek się nazywa ambient. I to jest taki bardzo spokojny, chilloutowy, jak to się profesjonalnie go, to taki gatunek techniczny do snu, że tak powiem, że się tak wyraża. No i właśnie jako, tworząc właśnie tę muzykę, to używam ksywki Bytkowianin. No i właśnie mieliśmy dzisiaj okazję jako podkład do wierszy usłyszeć jeden z tych utworów. No, muszę powiedzieć, że to taki bardzo szerokie spektrum. No, zgadza się. Od muzyki spokojnej do bardzo ostrej. Może powiedz w takim razie, gdzie można cię posłuchać? Jako DJ, no, różnie gram, bo to wiadomo, to nie jest muzyka komercyjna. To nie jest żadno Wixa, jak to się godzi w środowisku DJ-skim i niekomercyjnym. Gram muzyka niekomercyjną, gram muzyka elektro, tak jak już wspomniałem. No i fajnie można usłyszeć, no. To jest różnie, bo to zależy w jakich klubach jest impreza elektro. Cóż, w takim razie, jeśli poezja jakby jest w pewnym sensie u ciebie na drugim miejscu po muzyce, ja, to znaczy, że muzyka bardziej pomaga ci w życiu. Ja, no to, jest główny chyba nurt, którym się kieruję w życiu. No to jest coś, co mnie prowadzi chyba bez życia. Muzyka techno. No, myślę, że to bardzo ciekawe. Tak więc mieliśmy dzisiaj dwa tematy. Poezję tworzoną po śląsku oraz muzyka techno i elektro. Co ciekawe, te dwa rodzaje twórczości tworzy ten sam człowiek, łącząc to w sobie. Więc jak widzimy, jest to możliwe. No jest możliwe. Dziękuję zatem Państwu za uwagę. Moim gościem był dzisiaj poeta Karol Gwóźdź, i poeta i też twórca muzyki. Wiersze czytała Sonia Sęk. Jeśli chcieliby Państwo wyrazić swoją opinię na temat naszej audycji, prosimy dzwonić. Numer 380-21-21. Mój gość będzie przez kilka najbliższych minut dostępny pod tym właśnie telefonem. A ja zapraszam za tydzień o tej samej porze. Naszym kolejnym tematem będzie twórczość teatralna, a konkretnie będzie chodziło o teatr lalek. Do usłyszenia na falach Radia Piekar. Dobranoc Państwu.
no i się skończyło. To utwór, którego kompozytorem jest Karol Gwóźdź, gość programu Młody Śląsk, który przygotował i poprowadził Marcin Wroński. Zapraszamy bardzo gorąco już w przyszłym tygodniu, tymczasem na zegarkach godzina 22:30. Radio Piekary.